Beata Józwowicz, jestem dyrektorem przedszkola samorządowego nr 26 integracyjnego w Białymstoku. Jestem też członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademia Podlasiaka. Nazywam się Ursula Jurkowicz, jestem magistrem wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kilka lat temu z inicjatywy pani dyrektor przedszkola powstała taka idea, myśl, żeby założyć organizację pozarządową. Nawet nie wiedziałyśmy jeszcze wtedy, że to się tak ładnie nazywa. Dzięki której mogłybyśmy pozyskiwać fundusze na działania przedszkola, ale nie tylko. Na terenie przedszkola działał zespół złożony z naszych przedszkolaków podlasiaczki i taką naszą bolączką było, że kiedy absolwenci odchodzili do szkół, nie było kontynuacji tej pracy twórczej, aktywnej bardzo mocno. Stąd te takie wszystkie pomysły na pozyskiwanie pieniędzy i na ten zespół podlasiaki zlepiły się w taką jedną całość, że może by właśnie stowarzyszenie. Napisałyśmy statut i potrzebowałyśmy to jakoś mądrze oprawić i złożyć w całość. Przez przypadek dowiedziałyśmy się o ośrodku wspierania organizacji pozarządowych, OWOP. Tam oczywiście udzielono nam bardzo stosownych informacji dotyczących rozpoczęcia tej naszej działalności i złożenia stosownych dokumentów. I jednocześnie zaproponowano nam udział w projekcie pod tytułem Profesjonalny Pracownik Trzeciego Sektora. Zupełnie nie wiedziałyśmy, na czym miałoby to polegać, ale myśl wyjazdów, szkolenia, integrowania się z innymi ludźmi była na tyle zachęcająca, żeśmy się zdecydowały aż w liczbie 3 sztuk wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Wysłałyśmy swoje zgłoszenia, zostały one zaakceptowane. Podczas szkolenia dowiedziałyśmy się wiele na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dowiedziałyśmy się o istnieniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Nasza organizacja była takim raczkującym stowarzyszeniem, dlatego tym bardziej cenne były informacje, które uzyskiwaliśmy podczas szkolenia. I wykorzystywałyśmy te informacje na bieżąco, ponieważ jeszcze w czasie trwania szkolenia opracowałyśmy projekt, dzięki któremu została wydana książka na temat piosenek i tańców Podlasia. Dzięki tym pieniążkom w zasadzie właśnie nasze marzenia i nasze plany ziściły się. Książka cieszy się dużym powodzeniem wśród zainteresowanych osób prowadzących zespoły właśnie tego typu jak nasze podlasiaki. Projekt okazał się być bardzo trafioną rzeczą, trafionym zjawiskiem. Nauczyłyśmy się wielu rzeczy, jak przede wszystkim to, co dla nas najważniejsze, wypełniać wniosek, jak przede wszystkim nie bać się i wychodzić z jakimiś inicjatywami, realizować swoje pomysły. Dał nam taką szansę, moc i świadomość tego, że jak ma się pomysł, to tak naprawdę ten pomysł należy szybciutko wcielić w czyn i na pewno nie ma rzeczy niemożliwych, może tak. Dowiedziałyśmy się też cennych informacji, jak w jakiś inny sposób niż tylko środki budżetowe miasta czy województwa można by pozyskiwać fundusze na realizację celów. Po szkoleniu powstały kolejne projekty. I tutaj jeden z nich, Motyl, tak go nazwałyśmy, to były działania na rzecz osób niepełnosprawnych i terapią, której celem było wspieranie rodzin i dzieci z niepełnosprawnością, konkretnie z mózgowym porażeniem dziecięcym. I tą formą terapii zostało objęte dzieci właśnie z naszego przedszkola. Także tutaj dzięki współpracy stowarzyszenia i placówki samorządowej właśnie taki projekt mógł zostać zrealizowany. Projekt realizowany był 3 miesiące, a więc to są takie na razie nasze pierwsze kroki, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków pozabudżetowych i właśnie wspieranie naszych przedsięwzięć, no ale myślę, że z czasem rozwiniemy skrzydła i pójdziemy dalej. W ramach szkolenia dowiedziałyśmy się wiele na temat komunikacji i tutaj uzyskałyśmy cenne informacje, zresztą umiejętności prowadzącej temat wykorzystałyśmy również w szkoleniu Rady Pedagogicznej później w naszym przedszkolu. Także to utkwiło mi najbardziej w pamięci, zwłaszcza zajęcia praktyczne, przykłady z życia wzięte, to jak wymienialiśmy się doświadczeniami wśród osób uczestniczących w tym szkoleniu. Były osoby, które od wielu lat takie przedsięwzięcia właśnie realizują. Teraz z perspektywy czasu trudno mi jest powiedzieć,
o konkretach, ale na pewno takie ćwiczenia praktyczne właśnie z pisania projektu, do kogo, gdzie zwrócić się, w jaki sposób poprosić o pomoc i z kim skonsultować warto dany projekt. Od końca 2005 roku, jak istnieje nasze stowarzyszenie, rzeczywiście istnieje zespół dużych podlasiaków, dużych w cudzysłowie, bo w przedszkolu są podlasiaczki, większe stowarzyszenia są to podlasiaki, ma się bardzo dobrze. Koncertuje nie tylko w mieście, ale również w województwie. Dzieci robią to, co lubią, ale oprócz tego realizujemy też nasze inne swoje zadania. To jest ta nasza działalność terapeutyczna, czyli pomoc dzieciom w specjalnych potrzebach edukacyjnych, z jakimiś wyzwaniami rozwojowymi. Udało nam się pozyskać pieniążki na niewielkie pieniądze. To był taki projekt 3-miesięczny z budżetu miasta na działalność właśnie terapeutyczną. To był projekt prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie ta nasza wiedza, którą zdobyłyśmy na tym profesjonalnym pracowniku, to pewnie nie ruszyłybyśmy dalej z tymi naszymi pomysłami. To było na pewno bardzo cenne. I tak jak się mówi, przez przypadek, to chyba nic się nie dzieje przez przypadku, bo to akurat zadecydowało o naszym istnieniu, losie i powodzeniu na kolejne lata, myślę, długie.